Witam serdecznie znad y, naszego pięknego polskiego jeziorka, y, czyli Selment Wielki. Y, słuchajcie, y, dzisiaj kilka słów o tym, czy rozliczenie godzinowe się opłaca. Ja y, muszę się walnąć, jak to to się mówi, w piersi ze względu na to, że y, w sumie się myliłem. Sam mówiłem też wcześniej, na innych kanałach też było to powtarzane, że zupełnie e, rozliczenie godzinowe nie będzie się opłacało. Totalnie masakra, bo ceny ujemne, bo to, bo tamto, bo siamto. No, ale co się okazuje, że wcale tak nie jest. Ja widziałem już tam chyba na portalu Globenergia e, film, że oni też mówili tam, że. Że najprawdopodobniej będzie to wychodziło podobnie. No ale dzisiaj podeprę się e, filmem z innego kanału, który gdzieś tam przez przypadek mi wpadł i który zrobił obliczenia, jak wychodzi rozliczenie, właśnie miesięczne, a godzinowe. I za maj zrobił to i za czerwiec. Ja powiem Wam szczerze, że podziwiam ludzi, którzy tam lubią te tabelki i umieją to wszystko ogarnąć, podstawiać. Ja nie, nie umiem. Także cały szacunek. Te filmy, ten kanał będzie w opisie filmu. Gdyby ktoś tam chciał sprawdzić, czy to jest faktycznie prawda, czy to jest faktycznie może jakaś ściema, ja wstawię Wam tylko kawałeczek autko, jakieś tutaj nam jedzie, listonosz. Pojechał i słuchajcie, ja wam wstawię tylko kawałeczek. Najpierw będzie to za MAJ. Wyeksportowaliśmy 844 kWh i wartość sprzedaży takiego prądu 233 zł. Za MAJ 255,32. Czyli za kilowatogodzinę 25532 zł. Wartość sprzedaży po cenie średniej miesięcznej wynosi, uwaga, 215 zł. Czyli przy sprzedaży godzinowej zarobilibyśmy więcej. To tak na krótko, żeby tam każdy mniej więcej zobaczył, jak to wygląda. I teraz jeszcze będzie za czerwiec. No i tu wyszło prawie na styk, ale tak jak mówię, ilość oddanej energii po cenie miesięcznej dostanę na konto prosumenta 210 zł. 1 grosz. Przynajmniej taką mam nadzieję. Cena miesięczna to jest 33 grosze. I jakiś ułamek za czerwiec. Po cenach godzinowych dostałbym prawie tyle samo, dosłownie złotówkę więcej. Ilość energii, którą dałem za darmo w czerwcu 58 kWh. Czyli wtedy, kiedy ceny były ujemne, a moja, a moja instalacja eksportowała sieć. Tak jak każdy mógł tam zauważyć, w maju wyszło 5, nawet 7% więcej przy stawkach, przy rozliczeniu godzinowym niż przy RCM miesięcznym, czyli tym, który jest do tej pory. Za miesiąc czerwiec, nie pomyliłem, tam było za maj, a teraz za czerwiec, wychodzi to prawie na styk. Tam jest tylko złotówka, jakby więcej, też na rozliczeniu godzinowym. Tutaj Autor tego kanału też mówi, że to wiadomo, że to zależy później. Ja, jak Wam powiedziałem, w opisie filmu to będzie te linki podane do Tomasza, więc, więc tam można sobie to posprawdzać. Później mówi, że to też czasami zależy od tego, jakie macie zużycie, czy na przykład więcej zużywacie w ciągu dnia, kiedy to eksportujecie. U każdego może to wyglądać troszeczkę inaczej, wiadomo, nie? Ale to tak na pierwszy rzut oka wygląda że jeżeli jeszcze byśmy mogli na przykład zrobić zautomatyzować o w ten sposób autokonsumpcję w tych godzinach kiedy są ceny ujemne najczęściej są to święta niedziele soboty czasami w tygodniu ale bardzo rzadko Gdybyśmy mieli jakąś automat, który by nam na przykład uruchamiał grzałkę w boilerze do ciepłej wody, tak, no to by było też jeszcze by lepiej, ładniej to wychodziło, bo wtedy byśmy nie tracili nic. A tak to tam w maju, chyba na tym filmiku króciutkim, który Wam pokazałem, tego nie widać, ale w maju kolega Tomasz stracił 80 kWh, bo oddał za free, bo ceny były akurat ujemne, a w czerwcu stracił, jak pamiętam 58 kWh. Także jeżeli tutaj by można było to zautomatyzować, że jeżeli są ceny ujemne, to coś włączamy, no najprościej to, żeby włączał się nam boiler na przykład do ciepłej wody użytkowej, tak? To by było takie najprostsze moim zdaniem, ale możliwe, że są inne systemy jakieś. no Trzeba by było tu pomyśleć ogarnąć ten temat. Ale jak tu Wam powiedziałem już, ja jestem zdziwiony i że wychodzą te ceny godzinowe wcale nie gorzej jak było. Kolega Tomasz zapowiedział, że zrobi też rozliczenie za lipiec, kiedy przyjdzie mu faktura, bo najciekawsze, że dostał już fakturę za maj i za czerwiec, i się okazuje, że faktury, te kwoty, które on podawał te RCM są w zasadzie takie same, jakie przyszły mu na fakturze, także te wyliczenia były prawidłowe. Także mm, co, mogę tylko powiedzieć: super sprawa, że ktoś taki y, usiądzie, poświęci swój czas i to policzy, bo się okazuje, że to co większość, właśnie kanałów, między innymi też ja, jeszcze raz mówiłem, że to będzie lipa totalna, masakra, że to nie będzie się opłacało, bo te ceny ujemne zrobią jakby taką kaszankę z tych rozliczeń godzinowych, to się okazuje totalną nieprawdą. No, ale tutaj wybór będzie należał do każdego. Ja tylko tak żeby Wam to powiedzieć, żebyście mogli sobie sprawdzić, albo poczekać, bo pewnie już teraz za lipiec niektóre osoby będą też robiły takie obliczenia, więc y, też będzie widać, czy warto zostać właśnie, w, czy, inaczej, czy warto zostać w tym rozliczeniu miesięcznym, czy też może przejść na te rozliczenie godzinowe. Y, pamiętajcie, że jest, w NetBillingu jest około 300-400 tysięcy osób, tak? Także to jest spore grono osób, które powinny się zastanowić, czy to rozliczenie jest lepsze, czy to. Te miesięczna jest lepsze o tyle, że tam nic Was nie obchodzi. Co miesiąc, ile tam PSE wyliczy, to tyle Wam zapłaci. Wiadomo, że to są niewielkie pieniądze, ale są. Ma być ten mnożnik razy 23, czyli 1,23, czyli te 23% będzie więcej niż PSE ustala. Jeżeli ustali na przykład cenę 30 groszy, to będzie 37 groszy w tym portfelu takim wirtualnym, w zakładzie energetycznym, tak? No i także troszeczkę jest lepiej, te ceny teraz będą chyba troszeczkę lepsze niż były, ale wiadomo, że rewelacji nie ma, wiadomo, że ludzie mogą ponarzekać. Jeszcze raz Wam powtórzę, nie wróci to co było. Na całym, w całej Europie ostatnio sprawdzałem ceny. To tak jest, że większość, w większości kraja, krajów, Unii Europejskiej szczególnie, ceny odkupu energii wahają się od 6 do 10 groszy. Mało w którym kraju płac, przepraszam, nie groszy, co ja mówię eurocenta, czyli to jest jakieś 40 groszy. 6 eurocentów to jest 25-30 groszy. Więc te ceny od kupu są podobne, a ceny sprzedaży, żeby też nikt potem nie mylił cen hurtowych, bo to często bardzo się zdarza, że podawane są ceny hurtowe zachodnie jakiejś zachodniego kraju, czy tam gdzieś z Europy, a Polsce podawana jest cena detaliczna, tak? Dla klienta. Dla klientów, jeżeli my liczymy w tej chwili, mamy około 27 eurocentów. Bo w eurocentach jest najłatwiej porównywać, to mało w którym kraju jest tak tania energia. No nie, nie licząc chyba tam Szwecji, Finlandii, Norwegii, Norwegii szczególnie, bo tam chyba jest najtaniej. Teraz nie pamiętam na 100%, ale tam jest dużo tani. No i poza tym jest troszkę inna polityka, bo w większości krajów europejskich więcej za prąd płacą klienci indywidualni, czyli taka osoba jak ja, a mniej firmy. U nas niestety jest albo odwrotnie, albo czasami zależy jak wychodzi, czasami płacą tyle samo. W tej chwili wiadomo, że płacą więcej. Także mm, troszkę ta polityka moim zdaniem jest tutaj do D, jak to się mówi. No ale to mniejsza z tym, już zostawiamy to temat, nie chcę tu znowu się rozgadywać. Także tutaj kwestia tego, czy zostaniecie w rozliczeniu miesięcznym, czy w rozliczeniu godzinowym dla każdego jest do. Rozważenia, zastanowienia się, przeliczenia też, bo to każdemu może troszkę wyjść inaczej, jednemu może wyjść lepiej, innemu gorzej, ale jeżeli ktoś zagospodaruje te godziny, które są sceną ujemną, że. Tą energię wykorzysta te 50-100 kWh w miesiącu, które wysłał, a się zmarnowały, bo y, na koncie dopisywane jest zero, bo jeżeli jest cena ujemna, to dla prosumenta jest dopisywane zero. Y, jeżeli to zagospodaruje, to wychodzi, że godzinowe rozliczenie będzie po prostu lepsze niż miesięczne. A w tej chwili jest minimalnie lepsze albo porównywalne. Także tyle w temacie, jeszcze raz pozdrowionka z naszego mm, pięknego jeziorka y, Selment Wielki. Trzymajcie się!